232. rocznicy Święta Konstytucji 3 maja oraz z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Lwowie i organizacji polonijnych w obwodzie lwowskim, a także pielgrzymi z Polski zgromadzili się na modlitwie w Bazylice Metropolitalnej. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc z Katowic wraz z arcybiskupem Lwowa Mieczysławem Mokrzyckim. W swoim kazaniu metropolita katowicki przypomniał, że w najtrudniejszych czasach Polacy zwracali oczy ku Matce Bożej i błagali jej o wstawiennictwo. I to właśnie tu, we Lwowie, król Jan Kazimierz ofiarował pod opiekę Bogu Rodzicy polski naród i wyznał Maryję Królową Polski. Po ukończeniu liturgii arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował za wspólną mszę świętą w intencji ojczyzny wszystkim obecnym, szczególnie przedstawicielom Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej na czele z panią Elizą Dzwonkiewicz, przedstawicielom organizacji polskich Lwowa i Lwowszczyzny, a także gościom z Polski, którzy również dzisiaj tradycyjnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza na dawnym placu Mariackim. Przyzywamy dziś Maryję imieniem Królowej Polski i przypominamy sobie, że Litania Loretańska zawiera bogaty katalog imion Maryi. Wśród wielu dziś szczególnie aktualnym wezwaniem jest Królowo Pokoju. Więc modlimy się wspólnie, wbrew wszystkiemu, o pokój dla tego kraju, dla naszych serc. Modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie i modlimy się o pokój w ludzkiej rodzinie.